Cześć, 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 witam Was wszystkich na mo w moim programie, na moim kanale cześć cześć witam was kochani wszyscy drodzy Polacy na całym świecie tak jest witam was bardzo mocno bardzo serdecznie i to są właśnie to jest takie wideo pocieszajka to jest wideo pocieszajka i na moje pociesz, takie pociesza, pocieszajki dzisiejsze to są to jest to jest to ciasto ciasto kawowe kawowe z troszeczkę z mamy orzecha tak wiecie to to są takie biszkopt i przełożone masą kawową ciach pach pych pych i jest takie ciasto o zobaczcie tak to powinno wyglądać w środku <grywia> To jest takie, bar... słuchajcie, ja to kupiłam wcześniej, więc do tego wróciłam, było bardzo fajne, świeże, takie bardzo rozpływające się w ustach, więc dlatego ja to kupiłam je teraz na nowo w sklepie Sainsbury's. Anglia i słuchajcie kupiłam, mamy pierwszy października, więc słuchajcie, sezon na więcej odświeżaczy ja kupuję dużo takich odświeżaczy ponieważ i trzymam sobie w samochodzie jak jadę do pracy i w czasie przerwy obiadowej i po pracy, wiecie takie odświeżacze powinny być no, wiecie fajnie mieć coś takiego i dzisiaj ja słuchajcie w Sansberym znalazłam to, to kosztuje 1 funt. W Sansberym to jest typowo taki angielski zapach, bardzo klasyczny. Wszystkie takie starsze panie, takie babcie, to może być prezent, słuchajcie, dla mamy, babci, y dla takiej, wiecie, dla cioci, słuchajcie, takie i odświeżać. Ja kupuję takie odświeżacze dużo. Ponieważ u mnie w tym nowym miejscu, gdzie mieszkam, jest, jest kratka schodowa. Ona jest pan, który przychodzi ją czyści co tydzień, ale wiecie co? Ja lubię, jak tam się troszeczkę odświeży popryska odświeżaczem, czy perfum, takimi właśnie ala perfumami, takimi toaletowymi. Bo od razu fajnie, wiecie, fajna atmosfera A tutaj w Anglii, wiecie, ten taki zaduch taki Tutaj oni tak stawiają te domy, wiecie To nie jak w Polsce, że jest cegła do, Wiecie, cegła, fajnie to wszystko jest, wiecie, trwałe Tutaj są plastiki, gipso, ścianki I to wszystko, słuchajcie, no niestety po jakimś czasie... Leci z tego taki zaduch się tworzy, taki zapach. Wiecie, taki ja nie wiem, no nie, nie, mam, nie mam tego, nie mam grzy no, tego pleśni w domu. Wiecie, grzyba tego na ścianach, ale taki właśnie gips, gipso, gipso ścianka plus zaduch, plus zimno, plus taka powietrze wodne, więc y, ja dużo. Odświeżam, szczególnie jak do mnie ktoś przychodzi, to ja sobie pryskam, odświeżam klatkę schodową, bo wiecie, fajnie jest jak ktoś przychodzi, jest pachnąco, fajnie, miło, ciepło w domu, więc ja lubię tak, tak właśnie robić, żeby ktoś miło i fajnie czuł się jak do mnie przychodzi, więc no, to są takie ważne. To są takie bardzo tradycyjne perfumy, takie jest odświeżacz, taki, wiecie, spray, bo to nie są perfumy tylko spray, typowo angielski, taki klasyczny angielski róża. I ja to kupiłam dzisiaj za jednego funta. Wiecie, no powiem wam, że no, tak po prostu zobaczyłam, a wiesz, dużo babci widziałam, że to babcie, takie babcie starsze mają albo pachną tym, więc y, mówię, a dobra, spróbuję, dlaczego nie a z drugiej strony mam e, taką, e, taki spray, też odświeżacz, taki spray odświeżający e, jaśmin i e, wanilia i też bardzo taki wiecie, taki odświeżający e, mus mus tutaj pisze, że jest więc i właśnie ja to czy do pracy, czy w przerwach do pracy, wiecie, wszystko trzeba. Tutaj w Anglii, to trzeba naprawdę wszystko odświeżać. Wszystko odświeżać cały czas, nieustannie. Jak ktoś jest w Anglii, to powiem Wam, że wie o co chodzi, chyba nie. Więc ten odświeżacz nie wiem, chyba był z tą kartą nektar w Sansberrym. To chyba to kosztowało, nie wiem, 2 funty, funt 80, coś takiego, był, czy funt 50 nawet z tą kartą, więc opłacało się, bo normalnie takie coś to kosztuje 3, 3, 3, 3 50, w jakim sklepie, więc wcześniej to kosztowało, słuchajcie, ja pamiętam, funt 50 chyba, albo około jednego funta a teraz te ceny poszły tak do góry, że wszystko, wszystko kosztuje coś. Więc to są właśnie te moje pocieszajki październikowe zaczął się, jeść, zaczyna się z jesień, więc trzeba właśnie troszeczkę wiecie. Bo tutaj jest tak, o, słuchajcie, 5 razy na dzień, 10 sze razy na dzień słońce wychodzi, 10 razy pogoda się zmienia, wiecie, chodzicie w kurtce, to jest za gorąco, idziecie w poszczyku, to jest za zimno, więc takie odświeżacze w torebce, czy na prezent dla koleżanki, dla mamy, e, dla babci, dla cioci, dla. Przyjaciółki, dla, na szybkie, wiecie, na szybki podarunek dla kogoś, taki, wiecie, taka pocieszajka dla kogoś, jak ktoś na przykład bardzo czuje się opuszczony w danym dniu. Coś takiego, wiecie, taniego, to jest co tanie rzeczy. 5-10 zł, zł i już macie, słuchajcie, pocieszenie dla siebie, dla, dla osoby bliskiej, dla znajomej, więc wydaje mi się, że jest w Ok, więc, więc tak to to wszystko, tak to te pociesza, pocieszajki wyglądają. Życzę Wam cudowności tego świata i do następnego, do następnego filmu. Do usłyszenia. Pa, pa.